Cześć. Jesteśmy tutaj dzisiaj w dosyć dużym składzie, w którym spędzamy ostatnio z sobą całkiem sporo czasu pracując nad projektem, z którym przyszedł do naszej agencji Rafał. Chciałam Cię w pierwszej kolejności zapytać, jakie były Twoje cele i co chciałeś osiągnąć za pośrednictwem tego projektu? Z perspektywy czysto biznesowej przedstawiamy Studio Booka docelowej grupie odbiorców. Generalnie ludziom, którzy potrzebują dużej mocy obliczeniowej i mobilności. Głównie twórcy kontentu, artyści, etc. Z drugiej strony zależy mi na autentyczności w wprowadzaniu tego produktu, więc zdecydowaliśmy się iść bezpośrednio do hard userów, do Was wszystkich tutaj zebranych. I stąd też nazwa naszego projektu Let the Pros Speak. Tak, więc jakby my w naszej strategii działania postanowiliśmy oddać to hasło i podeszliśmy do tego dwuliniowo. Najpierw oddaliśmy głos dwóm artystom, Filipowi i Łukaszowi, którzy za pośrednictwem komputera stworzyli swoje dzieło, mogli je wypracować, używając StudioBooka, a później poszliśmy na backstage, czyli do ludzi, którzy zajmują się montażem, retuszują zdjęcia, czy tworzą muzykę, bo jakby tutaj też mieliśmy zaangażowaną osobę, która stworzyła ścieżkę dźwiękową do materiału na tym komputerze. Ja jestem ciekawa, co Wy w ogóle myślicie, bo jakie są Wasze odczucia ogólnie z używania tego komputera? Jeśli chodzi o StudioBooka, to przede wszystkim musiałem jakby trochę na nowo nauczyć się jakby funkcjonować jakby z komputerem, poznać go, jakby sprawdzić, jakie ma parametry. Wiedzieliśmy, że Rafał jakby przyszedł z tym jakby projektem, jakby agencja przyszła też jakby z tym projektem, z konkretnym modelem komputera, który jest dedykowany, powiedzmy, jakby twórcom. Ale jakby twórców i osób, które tworzą, jakby jest mnóstwo, każdy pracuje jakby inaczej. Ja pracuję inaczej niż Rybski i mnóstwo gdzieś tam jakby znajomych, każdy ma jakby swoje inne flow pracowania. Chciałem sprawdzić przede wszystkim, jakie są, powiedzmy, takie parametry pod konkretne programy, z których ja korzystam na co dzień i pod flow tego, jak korzystam z tych programów, bo działa to w bardzo jakby różny sposób. Przede wszystkim korzystam z wielu programów jednocześnie. Przeskakuję sobie z jednego projektu na drugi, bo wiele rzeczy jakby realizuję równolegle. Czasem nie dowożę na czas, ale pracuję jakby równolegle, dlatego ważne było dla mnie sprawdzić, jak funkcjonuje Photoshop, wiedząc, że są tutaj specjalne dostosowania do Photoshopa, nauczyć się ich, jak pracować na takich, powiedzmy, cięższych rzeczach, czyli coś, w co powoli wchodzę, czyli 3D i renderowanie, więc wrzuciłem jeden z projektów, który wcześniej renderowałem bardzo długo, jakby na tym komputerze sprawdzić, jak to funkcjonowało jakby na nim. A dzięki temu zacząłem się też uczyć, że w ogóle można mieć komputer, na którym dostosowuje się jego parametry, wydajność wentylatora i takie rzeczy, poprzez zadania, do których jakby chcemy go przeznaczyć. I to była dla mnie totalna nowość pod względem korzystania z komputera w ogóle. A u Ciebie? W odpowiedzi na Twoje pytanie, jak wrażenia? Przede wszystkim pozytywnie. Udało mi się przetestować sprzęt pod takim względem, że mogłem na nim wykonywać pracę, którą wykonuję na co dzień na komputerze stacjonarnym, co było dla mnie dużym zaskoczeniem. Stąd też moja ocena pozytywna na temat tego, że po prostu komputer mogłem zabrać gdziekolwiek i mogłem realizować ten projekt w różnych miejscach. Czy to w domu, czy w biurze, czy też nawet w studio, gdzie mieliśmy okazję realizować sesję. Także tak, komputer spełnia swoje zadanie, jestem zadowolony. Okej, czyli z reguły jest to komputer stacjonarny, tak. A tutaj będziesz mógł tak naprawdę poszerzyć też swoje działania na pracę w innych miejscach, tak? Tak, bo ten tak. Komputer może Ci to umożliwić. Dokładnie. Dużo, w zasadzie największą zaletą jest jego mobilność. Moje doświadczenia z komputerami przenośnymi zazwyczaj były nie najlepsze, że tak to ujmę. Tutaj sytuacja się odwróciła. Technologia doszła do takiego momentu, że ja mogę realizować swoje projekty, robić to, co lubię, czyli grafikę 3D w różnych miejscach i nie widzę w zasadzie żadnych minusów. W zestawieniu z moim komputerem stacjonarnym nie widzę tutaj za wielu różnic. A wydaje ci się, że to ci otworzyło drzwi na jakieś inne możliwości? Bo mówisz, że stacjonarka, więc trochę przywiązane do biurka jednak. Czy w tym momencie, jeśli masz wydajność porównywalną, ale mobilną, to czujesz, że masz więcej możliwości w tym momencie, jeśli chodzi o swoją twórczość? Wiesz co, wydaje mi się, że tak, niewątpliwie. Na pewno chciałbym przetestować ten sprzęt w różnym środowisku. To znaczy, wiesz, na twoją wyobraźnię, na twój mózg działa to, w jakim miejscu pracujesz. Czyli jestem ciekawy, jaki efekt mógłbym uzyskać, na przykład pracując na komputerze
w lesie albo nie wiem, na łące. Wiesz o co chodzi? To jest dla mnie jakaś nowa perspektywa, nowe możliwości. Tak samo pójście z komputerem gdzieś do miasta, praca z innymi ludźmi wokół, na pewno daje nowe opcje. Tak naprawdę chyba nowością było to, że możesz też zdalnie pracować z nami w studiu. Na jednym komputerze realizowaliśmy sesję zdjęciową, do którego był podpięty aparat i działaliśmy sobie na tym. A z drugiej strony, dzięki temu, że ty zrealizowałeś skany, mogliśmy też korzystać z drugiego komputera i te skany jakby przedstawiać w programie graficznym, co też nam ułatwiło myślenie o tym, jak stworzyć przestrzeń, czy coś poprawić na naszym planie zdjęciowym. I dla mnie to było też taką ciekawostką, że rozmawialiśmy o tym, że ja zrobię swoje, później ty się przenosisz do siebie i będziesz robić swoje, a później tak naprawdę obracam się, a ty siedzisz jakby z komputerem i działasz zdalnie. Więc to też jest nowością pod względem w ogóle pracy w 3D, wiedząc, że początkowo jakby, albo w ogóle wcześniej praca w ogóle w środowisku 3D bez myszki była czymś nierealnym. A jak to jest u ciebie, Olek, w takim razie? Montażowo ten komputer wydajnościowo był pozytywnym zaskoczeniem. Ja podobnie jak Rybskie pracuję na stacjonarce i nie ruszam się z domu, więc jakby mobilność nie jest dla mnie najważniejszą cechą komputera, ale wydajnościowo był wystarczający do tego zadania. Ogromnie pozytywnie zaskoczył mnie ekran OLED-owy, bo reprodukcja kolorów była naprawdę na wysokim poziomie i grading tego materiału był absolutnie samą przyjemnością na tym. Tak, ja również dodam, że do atutów muszę zaliczyć sam wyświetlacz. Robi to ogromne wrażenie i no, aż nie chce się zdejmować oczu z monitora. Tak pod... Ja musiałem się przyzwyczaić w ogóle do tego, że tak jakby w taki sposób mam odbierać kolor na komputerze. W sensie, że jest to zupełnie jakby inne zjawisko, do którego nie jestem przyzwyczajony. I też jakby sprawdzałem sobie też na... jakby innych nośnikach, czy to telefon, czy cokolwiek, jakby przerzucając się na OLED, znowu czułem jakby na innym nośniku, że czegoś mi brakuje jakby w tym, co widzę tutaj, nie? I to też jest takie... Sama praca na tym OLEDzie jakby zmniejsza moją drogę do weryfikacji tego, czy materiał dobrze wygląda, bo do tej pory było tak, że sprawdzałem to na telefonie na przykład OLEDowym, gdzie często materiały, które robię, trafiają i jakby jest to dla mnie obrazek referencyjny. A po sprawdzeniu tego z tym OLED-em, to jakby skracam swoją drogę do zweryfikacji, więc tym samym przyspieszam swoją pracę. Więc można śmiało stwierdzić chyba w takim razie, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale że na jakiś sposób usprawniło to wasze procesy twórcze, tak? Jeśli chodzi o pracę z obrazem. To ja chciałem odbić jakby piłkę w drugą stronę, w stronę artystów. Czy wasz proces twórczy, w ogóle jak wasz proces twórczy wygląda? Czy technologia jest jego integralną częścią, bo tak na dobrą sprawę pracowaliście tutaj razem, ale to, co robicie na co dzień, jest diametralnie różne. No i pytanie, jak to u was wygląda? Czy wychodzicie z punktu założenia sprzętu, czy może dopiero później sprzęt wchodzi na późniejszym etapie? Jak w ogóle byście opisali swoje procesy twórcze od idei do realizacji? U mnie proces twórczy jest bardzo różny, przez to, że robię różnego rodzaju zadania, od projektowania odzieży, przez fotografię, projektowanie graficzne. Tak naprawdę wykorzystuję zupełnie inne narzędzia. Dla mnie komputer jest trochę narzędziem, jakby to, co oferuję. Jeżeli mam sytuację, w której jestem w stanie przejść przez kartkę i długopis, to jakby to robię, aczkolwiek mało jest już jakby takich jakby rzeczy. W sensie przez to, że bardzo mocno łączę jakby technologii, wykorzystywanie technologii w swoich pracach wizualnych, praktycznie wszystko przechodzi przez komputer, ale zawsze się zaczyna od jakiegoś takiego szkicu. Nadal jestem, nie wiem, czy staroświecki, czy po prostu jakby potrzebuję tego takiego, nazwijmy to, manualnego zapisu, że muszę zrobić sobie 2-3 ślaczki w notesie czy na kartce. Nawet jeżeli do tego nie wrócę, to jakaś tak jakby pamięć tego jakby pozostaje. Ciężej mi na przykład jest, nie wiem, robić takie notatki pomysłów w komputerze. A następnie dobieram sobie programy. Wiem już mniej więcej, co potrzebuję do danej rzeczy. Jeżeli to są też poza rzeczami, które się dzieją w wirtualu, rzeczy realne, czyli tak jak powiedzmy ciuchy czy obiekty przestrzenne, można nazwać rzeźby, to też dzielę to sobie na takie etapy, do którego momentu potrzebuję powiedzmy zaplanować sobie materiały i to wszystko, a w którym momencie zaczyna się praca na komputerze. I wtedy tak naprawdę przechodzę przez różne rzeczy. Żeby móc budować formy, muszę przejść przez ilustratora, w
którym zbuduję sobie szkielet do wycięcia płaskiej formy, którą złożę do wylewania czegoś. Ostatnio też jakby kombinuję z drukiem 3D, więc te programy są mi niezbędne, ale tak jak mówię, wszystko przeskakuje z jednego do drugiego. Następnie, jeżeli nawet robię tego dokumentację, przechodzi to przez Photoshopa i tak naprawdę w jednym procesie, nawet nie wiem, zrobienie jednej rzeźby, dla mnie projekt jest skończony, kiedy przechodzi przez ręce uwalone betonem, ale i cztery programy graficzne finalnie, więc jest to... No, ciężko mi jest powiedzieć, jakby nazwać jakby proces twórczy takim jakby jednym, jakby mieć jedną linię na mój proces twórczy. U Ciebie pewnie z kolei jest zupełnie inaczej, bo technologia jest no, nieodzownym elementem. To w ogóle pozwala Ci tworzyć chyba to, co robisz i to, co lubisz robić, nie? Niewątpliwie. Mój proces twórczy ukształtował się ostatnio i w miarę wygląda tak samo przy każdym projekcie 3D, bo poza tym realizuję też inne, ale tutaj opowiem o tym, co robiłem dla Asusa, czyli pracy w trójwymiarze, że tak to mówimy. Na początku zawsze też są jakieś szkice, lubię sobie rysować. Po iluż tam telefonach czy mailach, w tym przypadku z Zulu, mieliśmy już jakiś pomysł na to, co chcemy zrealizować. No i w pewnym momencie, po odbytej już sesji, po tym jak udało nam się uzyskać zdjęcia, przystąpiłem do pracy też. Traktuję komputer jako narzędzie, to jest jakby element, dzięki któremu w ogóle mogę wykonywać pracę. A w pewnym momencie on wchodzi do gry i z racji tego, że mieliśmy już poprzednią współpracę z Zulem, ten proces był już jakoś tam ukształtowany. Czyli po otrzymaniu zdjęć ja mogłem to zdjęcie wrzucić do siebie do kompa, do programu 3D i zacząć wokół niego tworzyć te abstrakcyjne elementy, które możemy zauważyć na efekcie naszej pracy. Okej. Mówimy o technologii, ale jestem ciekawa bardzo waszych inspiracji tak ogólnie, jakby czym wy się inspirujecie, co jakby wkładacie jakby w tą technologię. Możecie opowiedzieć też o projekcie, który stworzyliście. Co was natchnęło do tego, żeby ten projekt wyglądał tak, a nie inaczej? Z mojej perspektywy najbardziej natchnęło nas to, że możemy zrobić to po swojemu. W sensie odezwano się do nas z tym, żebyśmy zrobili swoją pracę, jakby totalnie jakby w swoim stylu, co jest ogromnym jakby przestrzenią, jakby takim jakby polem do zabawy, bo nie mieliśmy tak naprawdę żadnych ograniczeń. Nie ograniczało nas, ograniczał nas czas, ale poza tym jakby tylko i wyłącznie powiedzmy nasza wyobraźnia i podejście i to, czy z Filipem się zgramy. Tak jak już jakby wspomniał Filip, pracowaliśmy wcześniej, więc też mniej więcej potrafiliśmy wybadać, kto jak pracuje, co jest potrzebne do zrealizowania tego projektu wspólnie, żebyśmy się nie pokłócili, aczkolwiek nic takiego gdzieś tam się nie zapowiadało po drodze. To, co ja robię, jeśli chodzi o fotografię, no to przeważnie staram się przenieść jakieś takie moje streetowe zajawki, też powiedzmy z poprzednich lat, czy to ruchowe przez taniec, czy gdzieś tam modowe, do fotografii. I przeważnie ta fotografia jest jakimś takim... Jest bardzo symboliczna, ale i minimalistyczna, że jakby jest gdzieś tam jeden obiekt, wokół którego jakby dzieje się wszystko. Raczej tło nie zaburza jakby odbioru obiektu, czyli w tym wypadku jakby modelki. A zamysłem było to, żeby Filip dopowiedział drugą część historii do tego. Ja stworzyłem, że tak powiem, swoją jakby czystą jakby przestrzeń. Filip dołożył do tego jakby surrealny świat, w którym jakby moja wizja mogła się jakby się spotkać po prostu z jego. Tak, niewątpliwie zgadzam się z tym, co powiedziałeś na temat autentyczności, bo dla mnie to było kluczowe, że mogłem wejść w ten projekt z totalnie otwartą głową, nie musiałem się zamykać w żadnych klamrach. Dzięki temu też jesteśmy chyba bardzo zadowoleni z tego, jak ten proces idzie do przodu. I faktycznie, co nas natchnęło, wydaje nam się, mi się przynajmniej wydaje, że natchnęła nas po prostu dana chwila, nie? My już odbyliśmy jakiś projekt wcześniej, szukając referencji, szukając pomysłów, nie natknęliśmy się na taką sytuację, gdzie do zdjęcia, które było wykonane w taki dosyć nietypowy sposób, ponieważ zawierało w sobie elementy otoczenia, takie jak lampa, blenda i tak dalej, ktoś inny dopowiedział faktycznie te same elementy, będące inną interpretacją, w sensie bardziej surrealistyczną, abstrakcyjną, w świecie 3D. Czyli zamieniamy prawdziwe elementy, które tam fizycznie były na scenie, w coś, co istnieje w mojej, w naszej wyobraźni i powstają dzięki temu takie dziwne, powiedzmy to, surrealistyczne obiekty. Nie znaleźliśmy tego wcześniej nigdzie. Tak, to chyba też było takim ważnym punktem tego, że szukając inspiracji do tego, powiedzmy jakichś takich
kilku elementów wizualnych, które nam pomogą to spiąć, ale też opowiedzieć innym, jakby opowiedzieć innym osobom, jakby, które tutaj są, co mamy zamiar zrobić. Mogliśmy łapać tylko jakieś takie małe elementy z sieci odnośnie mniej więcej jakichś faktur czy jakiegoś takiego klimatu, ale z racji, że takich projektów, które zrealizowaliśmy na chwilę obecną, jakby nie ma za dużo, to też było pewnego rodzaju jakby eksperymentem. Testując jakby kompa, postawiliśmy też jakby sobie test. Pracowaliśmy wcześniej, ale na dużo jakby prostszym jakby projekcie pod względem jakby wizualnym. Tutaj postanowiliśmy dać sobie wyzwanie, jak pójść z tym na grubo, czyli tak jakbyśmy chcieli, jeżeli nic nas nie ogranicza. I tutaj też musieliśmy swoje procesy trochę jakby przetestować, zobaczyć co, kiedy się powinno dziać, kiedy, w którym momencie Filip powinien jakby pracować na elementach, czy te zdjęcia jeszcze do mnie muszą wrócić na retusz. I to też jest jakby, moim zdaniem w ogóle hasło test jakby jest tutaj jakby kluczowe w tym projekcie, bo testując sprzęt, wytestowaliśmy też jakby nowe możliwości włączenia naszej pracy i w ogóle środowiska jakby trójwymiarowego z fotografią. I myślę, że też będzie to dla nas bardzo rozwojowe. Dla mnie osobiście mega, bo wiem, że będę chciał dalej w to iść. I mam nadzieję, że Filip, chcąc iść z tym dalej, będzie do mnie dzwonił, żebym zrobił do tego zdjęcia. A takie pytanie do wszystkich właściwie, bo to jest coś, co mnie nurtuje zawsze. I zastanawiam się, jaka jest wasza perspektywa. Ja jestem dużym fanem science fiction. I to jest takie pytanie trochę z gatunku, co było pierwsze, jajko czy kura. Czy sztuka inspiruje się technologią dostępną i na przykład przekształca właśnie później, tworzysz swoje światy inspirując się dostępną technologią? Czy może na odwrót? To technologia bierze inspirację ze sztuki. Ja zawsze przychodzi mi do głowy przykład Odysei Kosmicznej filmu, gdzie już mamy pierwszy tablet właściwie pokazany w użytku na wiele, wiele lat przed. I jak wy się na to zapatrujecie? Jaka jest wasza opinia? Ja mam wrażenie, że obie odpowiedzi są prawidłowe. W takim sensie, że gdy pytasz o to, przypominam sobie swoje początki z pracą jako filmowca, jako operator, reżyser, osoba, która zasadniczo na samym ścisłym początku chciała po prostu móc coś tworzyć. Więc zaczynało się od sztuki, czyli potrzeby tworzenia. I oczywiście na początku, kiedy nie ma się odpowiedniego sprzętu, to ten sprzęt jest odpowiedzią na wszystkie problemy, na wszystkie pytania i jest bardzo pilnie potrzebny, więc on wtedy przychodzi jako odpowiedź. Z drugiej strony, teraz kiedy już pracuję na odpowiednim sprzęcie, mam go trochę więcej, to mogę się nim trochę bawić i czasami z faktu, że jakiś obiektyw jest bardzo jasny i może stworzyć bardzo mocne rozmycie tła, od tej technologii, którą mam w garści, mogę stworzyć sztukę, czyli mogę stworzyć projekt oparty na konkretnej charakterystyce produktu. Dlatego uważam, że obydwie odpowiedzi mają w sobie ziarno prawdy. Ale to też działa w drugą stronę, bo pomimo tego, że jakby technologia przesuwa granice wyobraźni, to też w momencie, w którym napotykasz ograniczenia i musisz jakby pracować nad tym, co masz, to też szukasz ciekawych, alternatywnych rozwiązań, które też zupełnie inaczej mogą wybrzmieć. I więc te ograniczenia też czasami są dobre. Wiadomo, że w takiej pracy komercyjnej raczej staramy się ich unikać, bo chcemy działać szybko, skutecznie i realizować dużo ciekawych rzeczy. No ale ograniczenia też czasami bywają dobre. Czasami. Znaczy, mnie osobiście jakby technologia inspiruje tak bezpośrednio, nie na zasadzie to, jakie daje mi jakby możliwości stricte, powiedzmy, samo narzędzie, bo to jest ważne, bo dzięki temu te pomysły jestem w stanie realizować, ale sam fakt, że są jakby takie, jakby, że są możliwości, że czy to właśnie projektowanie 3D pozwala nam stworzyć surrealny świat, możemy sobie go jakby wymyślić, możemy sobie interpretować naszą rzeczywistość pod względem jakby tworzenia na inne sposoby i też pod względem takiej jakby możliwości realizacji tego, żeby stworzyć to, co stworzyliśmy jakby z Rybskim fizycznie za pomocą jakby scenografii, byłoby totalnie niemożliwe. Nie dałoby się tego zbudować, a gdybyśmy to zbudowali, nie dałoby się tego tak wyświecić, żeby uzyskać efekt, który uzyskaliśmy. I dla mnie samo to jest jakby, ogromną jakby inspiracją. Fakt, że możemy robić w trójwymiarze ciuchy jakby wirtualne, co jest też jakimś tam nowym kierunkiem jakby w modzie, że ta technologia otwiera nowe kierunki, sztuczna inteligencja tworząca obrazy, które są na wystawach i na aukcjach, jest jakby nowym kierunkiem trochę jakby też w tym, jak można spostrzegać sztukę i w ogóle ekspresję, czy algorytm może jakby algorytm i ekspresja, czy to może się jakby łączyć, jest dla mnie mega jakby fascynujące samo w sobie i też tworząc jakby projekty, nie ukrywam, że szukam tego, jak można by było tą nienamacalność wykorzystać w pracach, żeby ona była jeszcze czymś takim
mocniejszym. Nie tyle, co żeby było jakby na czasie, ale może trochę właśnie aktualna do tego, w jakim kierunku rozwija się prezentowanie rzeczy jakby wizualnych sam w sobie. Dla mnie technologia to jest w ogóle coś, co bardzo mnie inspiruje i obserwując to, jak szybko się rozwijamy jako ludzkość pod tym kątem, to wpływa na mnie i na to, jak postrzegam w ogóle świat i jakby zauważam nowe elementy, które mogą dla mnie stanowić, wiesz, źródło inspiracji. To jest dla mnie taka jakby, taki jakby wyścig sztuki z technologią, ale niekoniecznie dobicie do mety będzie czymś dobrym. Ta cała podróż jest jakby bardzo ekscytująca i to, że te dwa elementy jakby idą w parze, jest czymś, z czego jakby cieszę się, że mogę korzystać i wiesz, to jest na tyle ekscytujące, że nie do końca chcę odpowiadać na to pytanie. Smart. No ja też się zgadzam z chłopakami. Myślę, że jedno po prostu nie wyklucza drugiego i idzie to w jedną stronę i w drugą stronę. Jakby uważam też, że w technologii, ja tak może odpowiem ze strony takiej stricte estetycznej, jakby w kontekście na przykład grafiki komputerowej czy tworzenia stron internetowych, jakby one, pamiętacie jak one wyglądały kiedyś, to było po prostu no, sieczka dla naszych mózgów. Ta estetyka w pewnym momencie wróciła, ale te nowoczesne strony moim zdaniem bardzo czerpią z tego, jak wyglądały gazety, jak ogólnie wyglądają gazety teraz, jak my funkcjonujemy, a te gazety też są tworzone często przez na przykład artystów, tak? Więc jakby myślę, że tutaj na pewno jakby jest ta zależność, ale w drugą stronę też, no, tak jak w przypadku sztuki Filipa, no, on może za pośrednictwem technologii stworzyć coś zupełnie innego, tak? Coś zupełnie po prostu... Coś, czego nikt nie widział wcześniej. Tak, dokładnie. A Rafał, a może opowiesz nam ogólnie o sprzętach Asusa, jakie są dostępne ogólnie, bo tutaj mamy Studio Booka, który jest dedykowany profesjonalistom, ale jakie są jeszcze inne sprzęty? Tak na dobrą sprawę, w każdej naszej kategorii linii produktowej mamy rozwiązania dedykowane twórcom. Tylko, tak jak zostało odpowiedziane wcześniej, na różnych etapach swojego zaawansowania, swoich potrzeb, począwszy od naprawdę przystępnych cenowo, nazwałbym to entry level VivoBooków, które mają rozwiązania podobne do ProArta, ale jednak w bardziej okrojonej wersji. Mamy ZenBooki, które są naszą linią premium i flagową, tak na dobrą sprawę, gdzie mamy bardzo fajne rozwiązania dla twórców z zupełnie innej bajki. Też stąd moje pytanie wcześniejsze o inspirację technologią i vice versa, dlatego że to są ekrany, to są laptopy z drugim ekranem, które no, zdecydowanie po pierwsze wyróżniają się na półce, nie wyglądają jak nic innego, a po drugie usprawniają znowu procesy, bo tak naprawdę doświadczenie multiekranowe, które możemy sobie w biurze ustawić bez problemu, mamy w wersji mobilnej. To jest ten drugi etap. No i mam linię ProArt, która już jest dedykowana naprawdę najbardziej wymagającym userom, którzy właśnie poczyniają pewną inwestycję, oczekują tego, że to przyspieszy ich procesy pracy, ułatwi ich procesy pracy, dzięki czemu, tak jak zostało powiedziane wcześniej, możemy więcej zrobić w krótkim czasie. Panowie, coś do dodania? Tutaj też chcę skierować pytanie do Was w temacie inwestycji. Powiedzieliście już wiele rzeczy na poziomie sztuki, abstrakcji, konceptów i tworzenia, no ale jak Wy się odnosicie do tych twardych, liczbowych danych, czyli czy inwestycja jest tego warta? Inwestując w sprzęt, inwestujesz tak naprawdę w czas dla mnie, nie? Bo inwestując w sprzęt, często kupuję po prostu nowe karty graficzne. Czasami dokupuję nowe procesory i tak dalej, wiadomo, ale dzięki szybszemu renderowaniu uzyskuję szybciej to, na co mi zależy, dzięki temu mogę zrobić więcej fajniejszych projektów, czyli jakby no, tak czy siak, jeżeli zainwestujesz, to ci się zwróci, tak jak Olek powiedział, więc ja podchodzę do tego w taki sposób, że jak najczęściej tylko mogę, staram się upgrade'ować hardware, co daje mi nowe perspektywy. A ja mam trochę tak, że wolę raz zainwestować w coś, żeby przez pewien czas nie dokonywać kolejnych zmian, że dla mnie ten komfort tego, że powiedzmy coś jest jakby droższe, ale zapewnia mi spokój przy mojej pracy i przy działaniach, zastępuje mi jakby też, jakby niweluje ten czas, kiedy myślę o tym, że trzeba zaraz robić kolejny update, bo poszedłem na jakiś kompromis, więc nie chodzę na kompromisy, żeby nie myśleć o tym.
No i jak wy się zapatrujecie w ogóle na wchodzenie firm technologicznych w ten obszar, przygotowywanie produktów, które mają pewne smaczki usprawniające waszą pracę. Tutaj mamy chociażby nasz Dial, który słyszałem, że spotkał się z aprowalem twórców i profesjonalistów, więc co wy myślicie na ten temat w ogóle? Powiem szczerze, że masz mnie na laptopie z dwoma ekranami, bo jakby perspektywa zrzucenia sobie timeline'u na dodatkowy ekran jest absolutnie świetna i jakby to już jest taki krok w stronę, na przykład dla mnie, gdzie ja dużo pracuję przy biurku i stacjonarnie, to gdyby to jeszcze miało 12-terowy dysk, to jedziemy, pracujemy w lesie. Powiem, komu trzeba. Ja też mam takie poczucie, że to, o czym mówisz, czyli producent sprzętu elektronicznego myślący o twórcach, to jest początek jakiegoś dialogu pomiędzy dostawcą sprzętu a twórcami. I z dialogu i z rozmawiania zawsze wychodzą najciekawsze rzeczy. Jak wielu ludzi nie działałoby w pojedynkę, nie stworzą tego, co mogą stworzyć wspólnie poprzez współpracę. Mamy to na przykładzie tutaj chłopaków jako dwoje twórców, którzy stworzyli razem dzieło, które nie byłoby możliwe w pojedynkę w wykonaniu żadnego z nich, chyba że Łukasz spędziłby tyle czasu co Rybski na modelowaniu 3D. To być może wtedy, ale generalnie rzecz biorąc teamwork procentuje i ta synergia jest bardzo widoczna, więc jeżeli to się może wydarzyć na polu współpracy producenta sprzętu z twórcą, to myślę, że można daleko zajechać. Też jakby w ogóle sama świadomość jakby producenta przy tym akurat modelu jest mega ważna, że mamy do czynienia przede wszystkim z tym środowiskiem 3D, które i po pierwsze było ograniczone jakby pod względem mocy, że trzeba jakby mieć dosyć dużo mocy, żeby móc cokolwiek jakby renderować. Po drugie wcześniej myszkę, która jest jakby niezbędna, żeby tak zwany też ten middle click, jakby tam pośrodku, żeby móc operować w ogóle w przestrzeni 3D, przynajmniej w Blenderze, w którym ja siedzę. Plus trzecia opcja, czyli Dial. Aczkolwiek tutaj też ja osobiście musiałem zbadać, przy których programach, co mi pomoże. Tak jak ten middle click świetnie mi pomógł przy Blenderze, tak samo dodatkowa klawiatura numeryczna po boku, bo uwolniła u mnie nagle shortcuty, o których tylko słyszałem z opowieści, bo i po prostu tej bocznej numerycznej klawiatury nie posiadałem. Nagle też to przyspieszyło pewnego rodzaju procesy. Plus w innych programach, szczególnie tych z pakietu Adobe, ten jakby Dial, możliwość dostosowania narzędzi, z których korzystamy jakby w nim, mega mnie jakby usprawniła, ale co jakby ważniejsze, w ogóle mnie wkręciła. Jakby korzystanie z tego bardzo mi się sam w sobie jakby spodobało. Nagle nie muszę tego gdzieś tam przeklikiwać, nawet jeżeli mam shortcuty, to jednak prostym ruchem jestem w stanie sobie skorygować, czy to właśnie jakby poziom, nie wiem, nasycenia, czy powiedzmy jakby przy zabawie kolorów, czy też łatwo zmienić narzędzia. I to są dla mnie jakieś takie kluczowe rzeczy, które są totalnie nowe. Ja ogólnie powiem troszeczkę też o naszej perspektywie agencyjnej. My jak tworzymy projekty, to z reguły też, tak jak ty, stawiamy na autentyczność i wiarygodność. Bo tak tworzymy strategię dla klientów. Dlatego też to połączenie Zulu z Rybskie było dla nas naturalne, bo jakby chłopacy się znają, tworzyli wcześniej projekty. Wiedzieliśmy, że mają też dużo punktów spójnych, że jakby Zulu bardzo lubi Gdańsk, Rybskie mieszka w Gdańsku. Mieli wspólnie wystawę w miejscu, w którym w tym momencie siedzimy. Więc jakby widzieliśmy dużo punktów, które możemy wykorzystać podczas jakby nagrywania materiałów i późniejszego działania. Też praca na planie była bardzo taka naturalna, rodzinna, bym powiedziała. Ogólnie stworzyliśmy w ramach projektu 7 materiałów wideo, z czego 5 jest dedykowanych artystom, a 2 są dedykowane agencji i pracy ludzi zaangażowanych w projekt. Ludzi, którzy byli na backstage'u. To, co było jakby ważne i o czym też już mówiliśmy, to testowanie produktu. I to sobie bardzo mocno wzięliśmy do serca, właśnie oddając Studio Booka w ręce wszystkich zaangażowanych. Żeby też mieć ich takie testimoniale w tym materiale. Jeżeli chodzi o filmiki agencyjne, to budowanie strategii, które pokazaliśmy w materiale,
nie wygląda tak, jak wyglądało właśnie w wideo, czyli jakby nikt w agencji raczej nie klei ściany detektywa, nie łączy tych punktów nitką. To było bardziej takie symboliczne nawiązanie do tego, żeby pokazać te punkty spójne między ludźmi. I jakby no sama kwestia backstage'u i pokazywania chłopaków. Stworzyliśmy sobie taką trochę incepcję filmową. I tutaj jakby oddam głos Filipowi, bo jakby tutaj chłopacy mogą powiedzieć, jak to wyglądało z ich perspektywy, z perspektywy operatorów. Tak jak Paula zauważyła, w gruncie rzeczy w całym tym projekcie chodziło o przetestowanie sprzętu, ale poniekąd z naszej perspektywy to był też test naszych możliwości twórczego podejścia, bo po raz pierwszy chyba zmierzyliśmy się z wyzwaniem pokazywania dwóch planów jednocześnie. Musieliśmy myśleć o tych wszystkich scenach i ujęciach na kilku różnych płaszczyznach, po to, żeby pokazać pracę chłopaków, ale też naszą pracę. Co też jest czymś ciekawym, bo w zasadzie rzadko kiedy naszą pracę pokazujemy od zaplecza i mogliśmy się dzięki temu wykazać. Chyba też myślę, że warto wspomnieć, że pewnego rodzaju utrudnieniem to złe słowo, ale wyzwaniem było to, że nie mogliśmy pokazać wizerunku jednego z twórców, czyli Rybskiego. No i musieliśmy się zastanowić, jak to zrobić, ale też wydaje mi się, że następnym zagadnieniem, jakie wypadałoby poruszyć, to skąd się u ciebie wzięła ta wybrana jakby dobrowolnie anonimowość, co za tym stoi? Przede wszystkim chciałem sprawdzić, czy dacie sobie radę. Po drugie jest bardzo ważne to, że ukrywam się przed meksykańskim kartelem narkotykowym. A tak na serio to nie, po prostu wiesz, chciałem, żeby mój wizerunek i to, jak ludzie na mnie patrzą, zawsze patrzyli przez pryzmat tego, co tworzę. Nigdy nie planowałem tego, że będę siedział gdzieś tam w ukryciu albo że pozostanę anonimowy. Jakoś tak wyszło na przestrzeni lat, że po prostu nie publikowałem swojego wizerunku. I jest mi z tym dobrze, na razie, nie wiem, może to się zmieni. Jakby to nie stoi za tym żadna super historia, tak naprawdę po prostu tak zostało, tak to wyszło na przestrzeni lat i tyle. To ja chyba chciałem coś jeszcze dodać na poziomie naszej pracy filmowej, operatorsko-reżyserskiej. Mam wrażenie, że dwie rzeczy są tu godne powiedzenia. Pierwsza jest taka, że mieliśmy wiele spotkań z agencją TIL, aby się do tego projektu przygotować i to były długie spotkania. Jesteśmy przyzwyczajeni, że spotkanie trwa 40 minut, godzinę. To były wielogodzinne spotkania, gdzie mierzyliśmy się kawałek po kawałku z zagadnieniami, które stawiają jakiś opór, jak to obejść naokoło, nie tylko na poziomie jednego filmu, ale też na poziomie całej koncepcji. Czyli na dwóch poziomach tutaj rzeczy musiały się zgadzać, bo bardzo chcieliśmy, żeby ta cała historia o tej kampanii została opowiedziana w czytelny, klarowny sposób, aby widz, niezależnie od tego, czy trafi na pierwszy film i dojdzie do ostatniego, czy trafi na trzeci i gdzieś tam w trakcie dołączy do historii, żeby wiedział, gdzie się znajduje. Ja jeszcze chciałabym tutaj dodać jedną rzecz. Ważne w tym projekcie z naszej perspektywy jest to też to zaufanie, jakim ty nas obdarzyłeś. Przychodząc do nas z informacjami o produkcie, który jest dedykowany twórcom, których sobie wspólnie wybraliśmy, podjęliśmy decyzję, jak to będzie wyglądać. I cały proces twórczy tak naprawdę pozostawiłeś nam. Przez co jakby mogliśmy się mocno odpalić kreatywnie, a my jakby mamy taką tendencję, że jeżeli ktoś nam pozostawia takie pole, to też ten projekt staje się w 100% nasz i utożsamiamy się z tym. Plan był taki, żeby oddać pole profesjonalistom, let the pro speak. I wydaje mi się, że wypełniliśmy w 100% założenia tego projektu. Bardzo się cieszę, bardzo Wam dziękuję za testowanie Studio Booka przez ostatnie kilka tygodni i dziękuję za Wasze opinie i nieoceniony wkład. Dziękujemy.